Drodzy, tutaj za mną na frontowej ścianie są słowa: przyjdź, Panie Jezu. Te właśnie słowa, wyjęte z Księgi Objawienia, są tytułem dzisiejszego rozważania. Przyjdź, Panie Jezu. Historia biblijna zaczyna się opisem stworzenia świata, a kończy zapowiedzią powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami toczy się historia, która od momentu zaistnienia grzechu nazywa się doczesnością. Doczesność to coś, co nie trwa wiecznie, ale jedynie do pewnego czasu. Coś, co przemija, jest ograniczone, liczone od do. Można też powiedzieć, że doczesność jest jednym ze skutków grzechu pierwszej pary ludzi. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, to jest stworzeniem świata, a powtórnym przyjściem Jezusa, toczy się właśnie ta historia, która od chwili zaistnienia grzechu znaczona jest plamami krwi, wilgocią potu, bolesnymi jękami cierpiących, potokami łez zasmuconych i ciszą cmentarzy, świadczącą o nieuchronności przemijania życia. Życie ludzkie w doczesnym wymiarze ma sens jedynie w kontekście wiary i oczekiwania na dzień powtórnego przyjścia Syna Bożego. Żaden doczesny cel nie usuwa sprzed naszych oczu wizji końca, psując nam skutecznie poczucie radości i szczęścia. Gdyby nie cudowna perspektywa niewyobrażalnie wspaniałej wieczności, to bylibyśmy istotami ze wszechmiar godnymi pożałowania. Bóg pozwala nam jednak sięgać myślami dalej, to jest poza doczesną rzeczywistość. On poprzez swoje słowo przemawia do nas, poruszając wyobraźnię i wzbudzając pragnienie uczestniczenia w chwale Jego Królestwa. Apostoł Jan, autor rozważanego fragmentu Pisma Świętego, był jednym z najbliższych uczniów Pana Jezusa. On miał przywilej słuchać bezpośrednio nauczyciela z Nazaretu, który w nauczaniu swoim wiele mówił na temat Królestwa Bożego, kreśląc nie tylko jego wizję przed oczyma wyobraźni słuchaczy, lecz także pouczając ich, jak żyć, aby stać się uczestnikiem tej rzeczywistości. Jan słyszał o wiele więcej słów i był świadkiem większej liczby czynów Mistrza, niż opisano w ewangelicznych relacjach. O tym świadczą słowa jego Ewangelii. Rozdział 20 Ewangelii Jana, a tam wersety 30 i 31. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego.
I drugi fragment to rozdział 21, a tam wersety 24 i 25. A to właśnie jest uczeń, który składa świadectwo o tych rzeczach. I to napisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Drodzy, ze słów Ewangelii Jana wynika, że nie wszystkie czyny, jakich dokonał Jezus, zostały opisane. Nie wszystkie jego nauki zostały zacytowane na kartach Ewangelii. Ale to, co zostało zapisane, jest wystarczające do tego, aby człowiek rozważający Ewangelię mógł dojść do wniosku, że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest jedynym Zbawicielem i nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem oprócz Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie w krzyżowej ofierze za wszystkich grzeszników. I każdy grzesznik, szczerze pokutujący, szczerze nawracający się, rozumiejący swoją tragiczną sytuację duchową, może przyjść do Boga przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa i może cieszyć się cudowną nadzieją zbawienia, życia wiecznego w Bożym Królestwie. Drodzy, nie można nie wspomnieć w tym miejscu o przeżyciu apostołów Piotra, Jakuba i Jana na górze Tabor, zwanej też Górą Przemienienia, kiedy to Jezus przybrał świetlaną postać, objawiając w ten sposób swoją boską chwałę i pozwalając apostołom przez krótki czas żyć w atmosferze nieba, cieszyć się tą atmosferą. A była to atmosfera tak wspaniała, że Piotr w pewnym momencie nie umiał powstrzymać się od stwierdzenia: Panie, dobrze nam tu być. Te słowa zapisane są w Ewangelii Mateusza, 17 rozdziale i 4 wersecie. W tych słowach zawarta jest prawda o wspaniałości Królestwa Bożego. Obyśmy kiedyś i my mogli takie słowa wypowiedzieć do Zbawiciela. Panie, dobrze nam tu być z Tobą już na zawsze, na wieki. Nauczanie Jezusa musiało bardzo mocno poruszyć Jana, skoro nie wahał się być blisko Niego aż do śmierci. Jan był jedynym z grona apostołów, który stał pod krzyżem Jezusa. O czym myślał w tych dramatycznych chwilach cierpienia i trwogi swego nauczyciela? Czy uważał wszystko za stracone? Czy też myślał o słowach swojego mistrza na temat jego zmartwychwstania? A słowa te zapisane są między innymi w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, a tam 21 wersecie. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. I może właśnie o tych słowach myślał apostoł Jan, stojąc pod krzyżem swojego mistrza i nauczyciela, patrząc na jego
wielkie cierpienie. Jakie by te myśli apostoła nie były, ważne jest to, że Jan trwał wiernie przy Chrystusie. Umierający odkupiciel potrzebował obecności swych bliskich, którzy na jego miłość odpowiedzieliby w ten sam sposób. Trwanie pod krzyżem Matki Jezusa i jego umiłowanego ucznia oraz dwóch innych niewiast było właśnie dowodem wielkiej miłości. Następnie apostoł Jan miał możliwość oglądania Jezusa w chwalebnym ciele po zmartwychwstaniu. Był także świadkiem w niebo wstąpienia swojego Pana. Później wraz z innymi uczniami oraz Matką Jezusa oczekiwał na spełnienie obietnicy zesłania Ducha Świętego. A po tym wydarzeniu rozpoczęła się jego służba misjonarsko-duszpasterska. Była to służba znaczona licznymi, przykrymi doświadczeniami, których dopełnieniem było karne zesłanie na wyspę Patmos. Co było źródłem siły pozwalającej Janowi trwać w wierności Panu Jezusowi? Z całą pewnością mocna wiara i wypływająca z niej nadzieja spotkania z umiłowanym nauczycielem w dniu jego powtórnego przyjścia. Stąd słowa „Przyjdź, Panie Jezu”, będące odpowiedzią na zapewnienie Jezusa: „Tak, przyjdę wkrótce”. Drodzy, od czasu tego niezwykłego i jednocześnie uroczystego dialogu upłynęło około 2000 lat. Dziś spełnienie obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa jest bliższe o ten długi okres, w którym wypełniło się już wiele proroctw, a kolejne wypełniają się współcześnie, rzec można, na naszych oczach. Wierzącym ludziom przez cały ten czas towarzyszyła i ciągle towarzyszy nadzieja drugiego Adwentu, zakończonego paruzją, czyli widzialnym powrotem Syna Bożego. Ta święta adwentowa nadzieja dodawała siły wielkiej liczbie męczenników za czystą wiarę. Pozwalała im umierać godnie, z podniesioną głową i oczyma wpatrzonymi w niebo. Ta nadzieja towarzyszy współczesnemu ludowi Bożemu, oczekującemu z utęsknieniem na swojego Pana i prawdę o Nim głoszącemu całemu światu. Dziś właśnie spełniają się słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i 14 wersecie: „I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom”. I my dzisiaj, drodzy, widzimy, że Ewangelia jest głoszona. Jeszcze niestety nie po całej ziemi, bo są takie miejsca, są takie państwa, które nie pozwalają na głoszenie Ewangelii. Tam, można powiedzieć, drzwi dla Ewangelii, dla poselstwa o zbawieniu są zamknięte, zatrzaśnięte. Ale ja wierzę, moi drodzy, i modlę się o to, aby Pan sprawił, by i tam, w tych krajach, drzwi zostały otwarte dla Jezusa Chrystusa i dla Jego świętej Ewangelii o zbawieniu. Bo tam też są ludzie spragnieni tej dobrej nowiny. Tam też są ludzie czekający na Jezusa Chrystusa i oby jak najszybciej to się stało, by te drzwi zostały dla Niego tam otwarte. Kiedy mówimy
o głoszeniu Ewangelii, to nasuwa się ważne pytanie. Jaki jest mój udział w wypełnianiu tego proroctwa? Ilu ludzi ode mnie dowiedziało się o bliskim końcu doczesności, o uwolnieniu od smutku, cierpienia, niesprawiedliwości, złości, nienawiści itd.? Ewangelizacja jest wspólną sprawą, zbiorowym obowiązkiem całego ludu Bożego tworzącego Jego święty Kościół na ziemi. Każdy z nas może i powinien mieć swój osobisty wkład, swoją cząstkę w rozwoju dzieła Bożego. Drodzy, nie mamy być jedynymi szczęśliwcami, znającymi zbawczą prawdę, lecz na co dzień pamiętać trzeba nam o tym, że jest ona Bożym darem dla całego świata. Nas Bóg znalazł, a my zechcieliśmy z wolnej, nieprzymuszonej woli skorzystać z Jego ratunku. Teraz jesteśmy dłużnikami wobec Jego miłości, a oddawanie wielkiego długu wdzięczności dokonuje się poprzez pomaganie Bogu w znajdowaniu zagubionych w labiryncie życia istot ludzkich. Drodzy, nie znałbym dziś prawdy i nie stałbym przed wami jako zwiastun świętej Ewangelii, gdyby ktoś mi jej nie przekazał, nie podzielił się nią ze mną. W przypadku każdego z nas był na pewno ktoś, kto w imieniu Boga odegrał szczególną rolę w życiu naszym. Może był to przypadkowo spotkany człowiek, może kolporter, może kolega, może sąsiad, może kochający, wierzący rodzice lub przynajmniej jedno z nich. Kimkolwiek by ten ktoś nie był, każdy z nas jest na pewno wdzięczny za niego Bogu. Czy jednocześnie pragnę też stać się takim kimś dla swego bliźniego, z którym chcę się podzielić dobrą nowiną o powtórnym przyjściu Pana Jezusa? Wracając do wcześniejszej myśli o tym, że prawda jest dla świata, chcę zwrócić uwagę na fragment modlitwy Chrystusa zwanej arcykapłańską. Tę modlitwę znajdujemy w 17 rozdziale Ewangelii Jana. I tam chciałbym zwrócić uwagę na wersety 15 i 16, a także 18. Jezus mówi: nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Drodzy, chociaż uczniowie nie mieli być częścią świata, mieli na nim pozostać, spełniając zlecone przez Mistrza szczególne zadanie zawarte w słowach: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. A słowa te zapisane są w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, a tam 15 wersecie. Pod pojęciem uczniów rozumiemy nie tylko tych, których dziś nazywamy duchownymi, lecz wszystkich włączonych do wspólnoty świętych i tym samym do powszechnego kapłaństwa Chrystusowego. Apostoł Piotr stwierdza: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, abyście rozgłaszali cnoty tego,
który was powołał. Te słowa znajdujemy w pierwszym liście apostoła Piotra, w 2 rozdziale i 9 wersecie. Co pisze Piotr? Jesteście królewskim kapłaństwem, a kapłan to ten, kto jest sługą Boga, kto występuje w imieniu Boga, kto reprezentuje Boga. I właśnie pisząc te słowa, apostoł Piotr, natchniony przez Ducha Świętego, na tę prawdę chce zwrócić uwagę, że wierzący ludzie, wierzący w Jezusa Chrystusa, chrześcijanie, są Jego chrystusowym kapłaństwem, są Jego przedstawicielami na ziemi. I co mają oni robić? Abyście, powtórzę te słowa, rozgłaszali cnoty tego, który was powołał. Inaczej mówiąc, abyście mówili o wielkiej Bożej miłości, o wielkiej łasce, o możliwości zbawienia, znalezienia się w Bożym Królestwie, o możliwości życia wiecznego. Tylko Bóg może to człowiekowi zapewnić i on to czyni, ale te słowa, te obietnice dotyczą tych, którzy uwierzą. Bóg chce, aby wszyscy uwierzyli, ale niestety tak nie jest. Wielu ludzi z lekceważeniem podchodzi do prawdy o wieczności, o zbawieniu, ale my, którzy uwierzyliśmy, jesteśmy zobowiązani do tego, aby bez względu na to, jak ludzie reagują, mówić im o tym, aby oni kiedyś byli bez wymówki przed Bogiem, nie powiedzieli: Panie, nas nikt o tym nie poinformował, myśmy nie wiedzieli. I to się właśnie nazywa głoszeniem Ewangelii na świadectwo, aby do wszystkich mogła ona dotrzeć, aby jednych poruszyła i sprawiła przemianę ich życia, a inni niestety pozostają obojętnymi. Ale to już, drodzy, nie jest nasza sprawa. Naszą sprawą jest świadczyć. W tych słowach apostoła Piotra mowa jest o wierzących ludziach. Mowa jest o wierzących ludziach, których powinnością jest rozgłaszanie cnót, czyli cech Bożych. Chodzi tu także o Jego wielką cierpliwość, jaką okazuje światu w swym oczekiwaniu na opamiętanie i nawrócenie Jego opornych i zatwardziałych w bezbożności mieszkańców. Apostoł Jan, wypowiadając, a następnie także zapisując słowa „Przyjdź, Panie Jezu”, wyraził w nich swoje szczere pragnienie. Czy ja także pragnę dziś tego samego? Czy myśl o przyjściu Pańskim jest dla mnie radosna, czy może z jakiegoś powodu zatrważająca? A jeżeli jest źródłem mojej radości, to czy i w jaki sposób dzielę się nią z innymi ludźmi? Kto w moim otoczeniu potrzebuje duchowego pocieszenia i czy może on na moją pomoc liczyć? Warto, drodzy, dziś w świetle tego rozważania zadać sobie te pytania, zastanowić się nad nimi i w obliczu wszechwiedzącego Boga i przed własnym sumieniem szczerze na nie odpowiedzieć. Co jest celem istnienia naszego Kościoła? Być może ktoś powiedziałby: no oczywiście ewangelizacja. Tak, ewangelizacja na pewno. Ale pierwszym celem istnienia naszego Kościoła jest oddawanie Bogu chwały
zgodnie z Jego wolą, co Jezus nazywa w duchu i prawdzie. Po to istnieje Kościół, aby oddawać Bogu cześć w duchu i w prawdzie. A ewangelizacja to jest zachęcanie, zapraszanie innych do tego, by wspólnie z nami to czynili. A więc chcemy oddawać Bogu cześć zgodnie z Jego wolą i innych do tego zachęcać, zapraszać, aby wspólnie z nami w taki sposób wielbili Boga. Nie mamy stanowić wspólnoty samej dla siebie, lecz być stale otwartymi na przyjmowanie ludzi ze świata. Chrystus posyła swych uczniów z misją do świata. Pojęcie świat odnosi się nie tylko do obszaru naszej planety, ale także do światopoglądu skażonego bezbożnością lub pogaństwem. Apostoł Jan w swym pierwszym liście, w drugim rozdziale i tam w wersetach 15 po 17 poucza. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, wersety 15 po 17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Drodzy, znaczy to, aby nie akceptować tego, co nie pochodzi od Boga i tym samym nie ma Jego akceptacji, co jest sprzeczne z objawieniem zawartym w Biblii. Przyjdź, Panie Jezu. Może powiedzieć szczerze jedynie człowiek odrodzony duchowo, nie mający udziału w niczym z tych rzeczy, które nie są z Boga, lecz ze świata. I teraz takie rymowane stwierdzenie: bez duchowego odrodzenia nie ma zbawienia. Bez duchowego odrodzenia nie ma zbawienia. Ta prawda powinna stanowić nasze przesłanie do ludzi żyjących według swych własnych upodobań, zadowolonych z siebie i nie mających sobie nic do zarzucenia. Świadomość bliskiego spotkania z Jezusem powinna być powodem do głębokiej refleksji nad swoim życiem. Pomagajmy w tym naszym bliźnim, świadcząc w duchu chrześcijańskiej miłości o jedynej zbawiennej prawdzie. Świadcząc wobec bliźnich, pamiętajmy także o samych sobie, abyśmy uniknęli niebezpieczeństwa, o którym pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale, a tam w 27 wersecie. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 27 werset, gdzie jest napisane: ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Chwała niech będzie Bogu za czas łaski, z którego nawróceni skorzystali po to, by innych do nawrócenia zachęcać i aby z wielu ust popłynąć mogło szczere zawołanie: przyjdź, Panie Jezu. Amen.